Proszę Państwa, trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. To nie jest mur oporowy, to co widzimy. Tak, ja bym na pewno przekonani, że to jest normalny mur oporowy, prawda? Okazuje się, że to jest ściana ceglana i do tego, co do mamy tutaj dokumentację tą inwentaryzacyjną, to udostępnimy. Są materiały. Panie Grzegorzu, dla pana. Za wyjątkiem, że one wszystko. Tak? Także no solidna firma, no to nie mam wyjścia nawet. To niech pan nie nagrywa tutaj, bo później zobaczy do mnie i będzie zawiedziona. O. No tak. No tak. A żona też razem z kolegą studiowała, także. No właśnie. Także tak. No w każdym bądź razie sytuacja jest taka, że jak myśmy zaczęli rozbierać, to okazało się, że te cegły to są luźne. Że to się trzyma, że ten dąb nie poleciał. No wiecie co, niech mówią co chcą, ale opatrzność nad Polską jest i nad Olsztynem też jest, że nie było sensacji jakiejś, że... Bo jakby te drzewo poleciało, to jakby samochód jechał, no to nie wiem co by zostało z tych ludzi, którzy byliby w tym pojeździe. Czy podczas ostatnich tych wichur, takich tej burzy, jak obserwowałem zachowanie tego dębu, to naprawdę nieciekawe, no, tych drzew. Tak się, bo z tej strony jak wiatry idą, to wszystko tak się... Drzewo niby ma system korzeniowy na pewno rozwinięte w tą stronę. Ale to jest wszystko, właśnie to jest wszystko do czasu. To jest wszystko do czasu. Tak. Jest pewna, że właściwie będzie trochę ładnych cegieł, bo te cegły to nawet nie ma dobrej zaprawy między nimi. I tam jest, tak jak normalnie kiedyś nawet mury te oporowe robiono, no to te uskoki były jakieś sensowne. A tutaj jest, i chyba są te uskoki, bo ale, były odkrywkowe, były kiedyś kopane były. Ale nie, ta strona, to jak cię mogę, jest w porządku. To, że tam jest ta szczelina, to myśmy nawet tą szczelinę swego czasu kontrolowali. Ona jest, jak to się mówi, ustabilizowana. Nie pęka, nie rozszerza się, nie ma pracy na niej. Ale natomiast jeśli idzie o tą stronę, to naprawdę to jest... No to jest wysoki mur, tak gdyby... Zobaczcie, te samochody, które stoją, jakby był pełen ludzi, tfu, i akurat by drzewo poleciało, to nic by nie zostało. Ja mówię, że gdzieś pewnie znowu mówią, żeby tutaj sensownie zrobić, to dopóki jest, trzeba by przestawić mur, tak... No, prawda? No, śmieją.